Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Proszę Państwa, na pewno widzieli Państwo taki widok. Przyciemnione szyby, muzyka głośno gra, kierowca pali papieroska, wyrzucił niedopałek przez okno. Co w takiej sytuacji takiemu kierowcy grozi? Czy w ogóle coś grozi? Z takimi pytaniami właśnie udałem się do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Zapraszam. Panie naczelniku. Dzień dobry, witam pana. Panie naczelniku, dzisiaj jestem u pana z takimi pytaniami od widzów. Może niektóre takie błahe, niektóre poważniejsze, ale widzowie pytają. Czy prowadząc pojazd, najczęściej o samochód pytają, czy można jeść, pić? Powiem tak, jeżeli chodzi o przepisy związane z ruchem drogowym na temat spożywania posiłków, ewentualnie palenia tytoniu, tutaj akurat kodeks wykroczeń przewiduje karę za spożywanie właśnie posiłku i palenie tytoniu, papierosów dla kierujących, którzy przewożą zarobkowo osoby, czyli chodzi tutaj o kierowców autobusów, kierowców taksówek. Czyli to jest to co zawodowo właśnie kierowcy przewożą. Kolejne pytanie od widzów to temperatury bardzo wysokie mamy. Szczególnie panie, ale również i panowie prowadzą pojazd w klapeczkach, japonkach. Czy takie obuwie jest możliwe do prowadzenia? Czy przepisy coś stanowią na ten temat? Ogólnie, jeżeli chodzi o przepis zabraniający korzystania z klapek, czy tam powiedzmy szpilek, czy tam innego obuwia takiego, nie zabrania, ale wiadomo, chodzi też o bezpieczeństwo. No tutaj w klapkach troszeczkę jest gorzej na pewno prowadzić taki pojazd. No, nie ma po prostu styczności takiej, powiedzmy, nogi z podłożem i tak dalej. Na każdym kursie chyba mówią o tym, że właśnie obuwie ma być z płaską podeszwą, prawda? Dokładnie. I nieluźne, żeby tak jak się nie wysunęło, nie przeszkadzało w obsłudze samochodu. Tak jest, dokładnie, dokładnie. Kolejne pytanie to, czy taka rzecz jak noga w gipsie, ręka w gipsie, usztywniony jakiś staw, czy to eliminuje kierowcę z prowadzenia? No to również eliminuje kierowcę z prowadzenia pojazdu z uwagi na to, iż osoba, która jest niesprawna fizycznie, nie powinna właśnie prowadzić pojazdu czy mechanicznego, czy ewentualnie roweru. Jest na to przepis, który zabrania po prostu korzystanie z takiego pojazdu. Czyli rozumiem, jest to wykroczenie. Dokładnie, jest to wykroczenie, jest to zagrożone karą. Rzadko, bo rzadko, przynajmniej ja, ale widuję kierowców jadących w słuchawkach. Czy coś na ten temat przepisy mówią? Ogólnie powiem tak, no, kierowca powinien być zorientowany, co dzieje się naokoło, powiedzmy, czy porusza się jakiś pojazd uprzywilejowany z tyłu, z przodu, czy jest widoczny i tak dalej. No, nie powinien też w taki sposób poruszać się pojazdem, gdzie nie będzie, powiedzmy, miał możliwości usłyszenia takiego pojazdu uprzywilejowanego. Zobaczenia, usłyszenia. Bo również głośna muzyka w samochodzie to tak jakbyśmy mieli praktycznie słuchawki założone i jesteśmy wyłączeni z otoczenia. No tak jest, wiadomo, czy słuchawki, czy głośna muzyka, no to na pewno będzie przeszkadzać, nie pomagać w czasie prowadzenia takiego pojazdu. No i nieodzowne pytanie, używanie telefonu komórkowego w samochodzie. Używanie telefonu komórkowego jest możliwe, ale wiadomo, przez zestaw głośno mówiący, jeżeli powiedzmy kierujący trzyma ten telefon w ręce, ewentualnie pisze SMS-a, jest to jak najbardziej wykluczenie zagrożone karą 200 zł, 5 punktów karnych. Też pytanie odnośnie temperatur, prawda? Postój samochodu z włączonym silnikiem, włączona klimatyzacja, czy też inna przyczyna po prostu, postój na pracującym silniku. Nie mówię tutaj o postoju w korku oczywiście. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o postój pojazdu w terenie zabudowanym, czyli z włączonym silnikiem, jest to również wykroczenie powyżej 1 minuty. No wiadomo,
klimatyzacja jak najbardziej jest przydatna przy powiedzmy takiej wysokiej temperaturze. No też tutaj powiem tak, no należy, jeżeli powiedzmy podróżujemy troszeczkę dłużej z tym pojazdem i tak dalej, no robić najlepiej przerwę, żeby po prostu organizm odetnął i tak dalej, bo wiadomo, wychodzimy z ciepłego, jak to się mówi, ochłodzony pojazd, no ten organizm inaczej funkcjonuje, usypia się i po prostu no, dochodzi czasami do poważnych zdarzeń drogowych. Ale czy sam postój właśnie, nie wiem, żona poszła na zakupy, my sobie siedzimy w samochodzie, chłodzimy się pod sklepem 10-15 minut. Ogólnie przepis jednoznacznie mówi, iż pojazd, który pracuje z uruchomionym silnikiem powyżej 1 minuty, jest nieprawidłowo i kierujący popełnia wykroczenie. Zagrożony karą? Zagrożony, tak, jest karą w wysokości 100 zł. Mandat pod sklepem możemy jak najbardziej, jeżeli już naprawdę komuś się uprzykrzymy. No dokładnie, dokładnie. Kolejne pytanie, panie naczelniku, w związku z temperaturami, jakie występują, czy można przyciemnić sobie szyby w samochodzie i w jakim stopniu? Można przyciemnić szyby tylne, boczne, szyby tylną, zaś szyba czołowa ma mieć przepuszczalność 75%, zaś szyby przednie, szyby przednich drzwi po prawej i po lewej stronie mają mieć przepuszczalność światła w 70%. Tutaj oryginalnie już producenci przyciemniają te szyby, dlatego powiedzmy nawet zamontowanie w niektórych przypadkach białej folii ogranicza wtedy widoczność w polu widzenia kierowcy i już jest to wykroczenie. Za to wykroczenie jest nakładany mandat do 500 zł. Zatrzymywany jest również dowód rejestracyjny. Dlatego jak najbardziej można z tyłu przyciemniać, powiedzmy w tylnych drzwiach, po prawej, po lewej stronie, jak również tylną szybę, zaś przednich szyb po prawej i po lewej stronie drzwi. Proponuję, aby tego nie robić, bo tak jak powiedziałem, fabrycznie są one już przystosowane. Na granicy przepisów. Tak, dokładnie. Mhm. Oczywiście patrole mają specjalne przyrządy pewnie do mierzenia tych przepuszczalności. Mamy przyrządy, ale też jest uzasadnione przypuszczenie policjanta, jak najbardziej może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować sprawę nawet do sądu. Oczywiście zatrzymuje wirtualnie ten, tak? Dokładnie, dokładnie. Zatrzymujemy teraz wirtualnie ten dowód. Jest u nas w systemie, że dokument został zatrzymany. Przy następnej, powiedzmy, kontroli jest już wtedy tutaj widoczne wszystko. Jeszcze jedno pytanie, bo czasami jedziemy w trasę długo, a to coś zjemy, właśnie jakiś ogryzek się pojawi, jakiś papierek po kanapce. Jak jest ze śmieceniem? No bo niektórzy kierowcy, co widać czasami, coś jednak z tego okna wylatuje na jezdnię. Jak to przepisy mówią o śmieceniu na drodze? No wiadomo, czy zaśmiecanie powiedzmy z jadącego pojazdu, czy zaśmiecanie ogólnie osoby pieszej tam powiedzmy poruszającej się po drodze, jest to wykroczenie. No tutaj akurat taryfikator za takie wykroczenie przewiduje mandat karny w wysokości do 200 zł. No wiadomo, nie należy zaśmiecać, no wiadomo, to jest też nasza kultura, no powinniśmy dbać o porządek i ład. A teraz takie pytanie już ode mnie, bo tak jak od października nie wozimy tego dowodu rejestracyjnego ani polisy OC, jak z perspektywy już tych parunastu miesięcy pan ocenia właśnie działanie systemu, czy są jakieś problemy z łącznością, coś na ten temat? Na samym początku, jak to wszystko po prostu weszło, ten cały system sprawdzania informatycznego właśnie w systemie, troszeczkę były problemy, w tej chwili jest już to zmienione, jest unowocześnione i nie ma w tej chwili żadnego problemu. Bo nie ukrywam, że jakiś czas temu miałem kontrolę taką no, rutynową, nic nie zrobiłem, broń Boże. No i panowie policjanci już nawet nie proszą o dowód rejestracyjny, tylko pytają, czyje to auto. Nie? Dokładnie. No posiadamy teraz na wyposażeniu skanery, które tam powiedzmy w szybki sposób może mogą sprawdzić ważność dokumentu, czy prawo jazdy, czy dowodu rejestracyjnego. Jeżeli kierujący posiada dowód rejestracyjny, na pewno ta kontrola będzie przeprowadzana szybciej. Na skanerze policjant tylko wczyta i od razu będzie wiedział, jak sytuacja wygląda. Nie będzie musiał, powiedzmy, spisywać numeru VIN pojazdu, numeru rejestracyjnego. Swego czasu też było głośno, że wszystkie pojazdy patroli drogowych będą wyposażone w czytniki kart płatniczych. Czy można już na terenie naszego miasta w radiowozach opłacić od razu mandat kartą? Tak,
Tak, posiadamy już na wyposażeniu właśnie terminale płatnicze, jak najbardziej można na miejscu u policjanta w przypadku zaistnienia powiedzmy mandatu karnego opłacić jak najbardziej. Super. Życzę, żebyśmy jak najrzadziej mogli skorzystać z tego terminala. Również tego Państwu życzę. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Podsumowując dzisiejszy odcinek, tak jak Państwo usłyszeli, część spraw regulują przepisy ruchu drogowego i tutaj mamy możliwość otrzymania mandatu. Część spraw po prostu nasze zachowanie, nasze wychowanie tutaj musi nas obligować do właściwych postępowań. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.